Panie Marszałku, Panie, Panowie Senatorowie. Kończymy powoli obecną kadencję Senatu. To oczywiście doskonały czas także do krótkich podsumowań. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim członkom Senackiej Komisji Ustawodawczej. W tej kadencji 2019-2023 Senat łącznie przygotował 115 inicjatyw ustawodawczych. Może to napawać wszystkie panie i panów dumą. W sposób szczególny dziękuję członkom Senackiej Komisji Ustawodawczej. 115 projektów ustaw w poprzedniej kadencji w latach 2015-2019 było to 53 projekty ustaw, czyli o więcej niż połowę mniej. Ale niestety musimy teraz powiedzieć o pewnym ale. Nie było jeszcze w historii polskiego parlamentu takiej sytuacji, jaka miała miejsce w tej kadencji. Na 115 inicjatyw ustawodawczych koleżanek i kolegów senatorów, którzy wychodzili z tymi inicjatywami, rozwiązując konkretne problemy mieszkańców, wychodzili z tymi inicjatywami rzetelnie, obowiązkowo, sumiennie realizować swój mandat senatora, uwaga, w Sejmie, do którego skierowano te ustawy, 43 z tych ustaw nawet nie został im nadany tak zwany numer druku, czyli utkwiły w tak zwanej zamrażarce sejmowej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie skierowała ich nawet do prac. To jest niestety wyjątkowo smutne podsumowanie, bo ono obrazuje to, że ta ogromna praca, wysiłek pań i panów senatorów został w Sejmie później zignorowany. Nad 43 projektami ustaw nie rozpoczęto nawet pracy. Kolejne 57 ustaw nadano im numer druku, ale prace nie zostały zakończone. Przy zdecydowanej większości z nich komisje nawet się nie zebrały, bo na 57 projektów ustaw senackich, które skierowano do sejmowej komisji, komisja, uwaga, rozpoczęła pracę nad 10 projektami. Wśród nich jest także projekt, który ma najdłuższą historię, najdłużej leży w zamrażarce sejmowej. To projekt, senacki projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym. Publicznie deklaruję, to będzie pierwszy projekt, jeżeli mieszkańcy Łodzi województwa łódzkiego obdarzą mnie zaufaniem, do którego będę chciał wrócić w nowej kadencji Senatu. Potrzebny i rozwiązujący problemy mieszkańców. I coś, z czego możemy być dumni, 14 ustaw, które zostały przyjęte, które nawet mimo niechęci politycznej polskiego Sejmu do inicjatyw ustawodawczych Senatu, zostały te projekty przyjęte, rozwiązują konkretne problemy mieszkańców. Chciałem jeszcze raz ciepło i serdecznie podziękować wszystkim paniom i panom senatorom tej kadencji, a w sposób szczególny członkom Komisji Ustawodawczej. Wspólnie przygotowaliśmy 115 projektów ustaw, poprzednia kadencja to 53, żebyście państwo mieli porównanie. I tylko żal, że ta praca w dużej części ze względów politycznych, niemerytorycznych została w Sejmie zignorowana. Ale do wszystkich tych ustaw potrzebnych, rozwiązujących problemy obywateli, mam nadzieję, że będziemy mieli szansę wrócić w nowej kadencji parlamentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.